Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku serii Horoskopy. W dniu dzisiejszym chciałabym omówić horoskopy dla koziorożców na rok 2021. Horoskopy staram się omawiać konkretnie, rzeczowo, opisując zdarzenia, zawierając w nich każdą sferę życia. Każdą sferę życia mam na myśli sprawy zawodowo-finansowe, emocjonalne, jak i też te zdrowotne. Pamiętajcie proszę o tym, że horoskop i ogólnie prognozy z kart Tarota są nośnikami cennych wskazówek, dzięki którym możemy poprawiać jakość swojego jestestwa. Karty to nie wyrocznia. Warto wziąć uwagi, wskazówki tutaj jako czynnik, który może nas wspomóc w decyzjach, ale pamiętajcie o tym, abyśmy się nie skazywali na to, żeby karty decydowały za nas. Jeżeli horoskop z Tobą rezonuje, bardzo się cieszę. Jeśli tak nie jest, za jakiś czas to się może zmienić, więc warto zerkać, warto podglądać. W horoskopie będę starała się omawiać miesiąc po miesiącu każdą sferę życia, tyle ile karty będą chciały przekazać. Później wyciągnę układ 12 domów i na końcu przesłanie z kart opiekuńczych, talia, która będzie używana do horoskopu, to tarot snów. Również, moi drodzy, gdybyście chcieli tutaj komunikować się w celu własnego, takiego osobistego horoskopu indywidualnego w formie wideo, na dole jest mail, na dole jest moja strona internetowa, która Was poprowadzi przez ten proces, jak tego można też dokonać na kanale. Horoskopy, seria pika kart, czyli wybierz kartę i sprawdź, a to są te prognozy darmowe, w których znajdujecie odpowiedzi na pytania, które są zawarte w tytule, ale również nauka tarota, Wasze pytania, moje odpowiedzi, czyli seria, w której Wy ślecie do mnie SMS-y, a ja odpowiadam Wam właśnie tutaj na YouTube. Jak to wygląda? Tutaj gdzieś w proponowanych postaram Wam się tą serię pokazać i wiele, wiele jeszcze innych. Zapraszam Was do rozglądania się. Również zapraszam Was na Facebooka mojego, ale także na Instagrama, gdzie robię też takie quizy tarotowe. Karty dnia są wyciągane, zatem jeżeli chciałabyś więcej, to jak najbardziej Cię zapraszam. No dobrze, będziemy przechodzili do horoskopu. Przedstawiam się tym, którzy są pierwszy raz na kanale. Jestem tarocistką Agiatis, mam na imię Magdalena. Pracuję z kartami tarota, numerologia, karty anielskie, rytuały. No dobrze, no to tak, włączam podgląd na karty i już tutaj patrzymy, jak to wygląda. I plum. I koziorożec na 2021 rok. Koziorożec, 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 koziorożec. Dobrze. Karta wyjściowa, piątka denarów. Piątka denarów może mówić o tym, że możecie wchodzić z poczuciem jakiejś straty, ale również w styczniu bądźcie uważni, aby okoliczności pośpiechu, a być może takiego zwariowanego czasu w styczniu może spowodować to, że coś zgubicie, coś stracicie dla Was cennego. Karty też pokazują, jeżeli straciłeś pracę, to tutaj los się automatycznie może dla Ciebie odwracać i ta historia zawodowa przed Tobie będzie. Zatem nie poddawaj się, a działaj, a wtedy te działania będą jak najbardziej też owocne. Karty pokazują tutaj, jeżeli starasz się o podwyżkę, awans, to karty pokazują tutaj, żebyś był bardziej precyzyjny, bardziej precyzyjna w działaniach, bo ta podwyżka może się nie realizować w takiej formie, jakiej sobie tego życzyłaś bądź potrzebowałaś, a awans może Cię ominąć, jeśli nie będziesz działała schematycznie. Bo koło fortuny mówi o tym, że jesteś widziany w pracy jako osoba, która działa bardzo mocno, a później znowu nic nie robi. I że jeżeli będzie taka sinusoida w Twoich działaniach, to ten awans może Cię ominąć. Jeżeli natomiast idzie o poszukiwania nowej pracy, to też określcie ramy, w których chcielibyście funkcjonować zawodowo i wtedy ta praca przy Was będzie.
Co dalej? Możliwe jakieś drobne zyski po stratach, czyli coś stracicie, to tak jakbyście dwa razy mieli szansę to później odnaleźć. Czasem trzeba poświęcić 100 zł, żeby zyskać 1000. Na przykład w energiach zdrowotnych karty pokazują układ pokarmowy, kwestie hormonalne tutaj do regulacji, ale też, żeby emocjonalnie, psychicznie się tutaj wzmacniać. Możliwe tutaj również korzystna realizacja poprawy jakości zdrowia poprzez medycynę niekonwencjonalną. W relacjach mogą się niektóre relacje tutaj zachwiać w posadach, które się już trwają, realizują. Karty pokazują, że ktoś może za kimś tęsknić, ktoś może chcieć w jakiś sposób odczuwać niedosyt w tej relacji. Warto o tym też porozmawiać. Jeżeli szukacie kogoś do relacji, to środowisko pracy jest niewskazane, bo romans w pracy, czy relacja w pracy może spowodować więcej szkód niż pożytku. Zatem styczeń emocjonalnie to tak można powiedzieć dla koziorożców niewystarczająco. Jeżeli idzie o lutę, w lutym karty pokazują tutaj już większe jakby korzyści w aspekcie zawodowo-finansowym. Warto być asertywnym, niekutliwym. Również możliwe szanse na wykazanie się. Zatem jeżeli Ciebie pytają o zdanie, to już je wypowiadaj. Zatem masz szansę się wykazać. Karty też pokazują, że ktoś będzie obarczał Was swoimi tajemnicami i ta wiedza Wam się przyda na później. Zatem warto te informacje zachować póki co tylko dla siebie. Karty również pokazują w środowisku zawodowym, aby zbyt wiele, jeśli się jest niepytanym, nie odpowiadać. Zatem masz szansę na wykazanie się, wyrażenie swojego zdania, bo będziesz miał taką szansę i wtedy należy się wypowiadać, ale nie robić tego, gdy się nie jest pytanym. Również karty pokazują w relacjach tutaj możliwe wchodzenie w romanse bądź trwanie w związkach tak zwanych nieoficjalnych, czyli być może jakieś tutaj trójkąty się realizują i one mogą dalej też trwać. Jeżeli jesteś osobą samotną i chciałabyś tutaj poszukać kogoś do relacji, to karty pokazują, że ten miesiąc nie do końca może być tym czynnikiem, który znajdujesz relację długofalową, ale jakieś spotkania, kawa, tego typu rzeczy się mogą tutaj realizować. W kwestiach zdrowotnych górne drogi oddechowe, sprawy kobiece do kontroli. W marcu dla koziorożców możliwe jakieś staże, poszerzanie wiedzy. Również, jeżeli chcieliście się starać o jakieś doposażenia z urzędów, to jeśli będziecie cierpliwi, skrupulatni, możecie je uzyskać. Karty też pokazują tutaj, że jakieś działania, które wcześniej były rozpoczęte do 7 miesięcy wstecz, mogą jakby być już zakończone, czyli proces twórczy zostaje zrealizowany i jest już finał, czyli to, co do 7 miesięcy wstecz zostało realizowane, teraz będzie to procentowało, czyli zakończenie procesu wyczekiwania. O, może w ten sposób. Karty pokazują, żeby się tutaj nie nakręcać negatywnie, również nie przekładać swoich lęków na inne osoby, ale również nie generować tak zwanego czarnowictwa, bo jeśli kraczesz, to wykraczesz. Zatem myśl i afirmuj pozytywnie, a wtedy te pozytywne rzeczy również do Ciebie będą przychodziły. W historiach zdrowotnych uważać na to, aby zregenerować organizm, porządnie się wyspać i zadbać o pozytywny stan tutaj emocjonalno-psychiczny. Jeżeli chodzi o relacje, to tutaj karty pokazują, że będą jakieś szanse dawania sobie tym relacjom, które być może się w tak zwanym międzyczasie pokończyły. Jeśli to ma być coś zaprocentowane na dłużej, to trzeba przepracować to i zrozumieć, dlaczego wcześniej się to nie zrealizowało. Nowych historii tutaj dla koziorożców w marcu póki co karty nie pokazują. Kwiecień. W kwietniu karty pokazują tutaj, że jakaś osoba z otoczenia może spowodować, że wy płacicie za tą osobę. Nie wiem, to mogą być mandaty, na przykład jesteś kierowcą, a tutaj ta osoba z jakiegoś powodu nagle Wam coś wykrzyczy i powie, że skręć tam, a tam na przykład nie będzie i właśnie wyjeżdżaliście pod zakaz i jest mandat. Również pośpiesz się, czyli przekroczenie prędkości, to jest wpływ jakiejś osoby, poprzez którą Wy za to płacicie, zatem ostrożnie. Również karty pokazują tutaj, że relacje, które będą się tutaj tworzyły, te nowe, jakiś mężczyzna może uznać, że
On nie jest wystarczający dla Ciebie. Zatem taki obraz z jakiegoś powodu się rysuje. Zatem może to być osoba, która uzna Ciebie za kogoś na tyle mocno i wysoko atrakcyjną, wewnętrznie i wizualnie, że no ale Ty to nawet nie chciałabyś, nie chciałbyś na mnie popatrzeć i dlaczego ja? I może też tak dopytywać. Karty też pokazują tutaj, żeby zadbać o osoby z otoczenia, żeby mogą potrzebować też wsparcia, bo karty pokazują tutaj, że komuś tutaj się może grunt pod nogami osuwać, w każdym razie może takie mieć wrażenie i będzie potrzebne też wsparcie. Uważać na awarię w domu z wodą w tle, bo się tutaj dla Was koźle pokazują. I karty też pokazują, że tutaj warto pooczyszczać tutaj energię swoją, otoczenie oczyścić, czy to w relacjach międzyludzkich, czy ogólnie taki okres, nazwijmy to porządkowy, mi się tutaj zarysował. Jeżeli jesteście w relacjach partnerskich, to uwaga na innych słowa, żeby ktoś, kto źle może chcieć się wypowiadać na temat Waszych partnerów, może próbować destabilizować Wasz związek. Zastanów się, czy to nie jest podyktowane zazdrością. Tutaj w historiach zdrowotnych warto zwrócić uwagę na kości, mięśnie, stawy, bo tutaj mogą pojawiać się jakieś dolegliwości z tegoż tytułu. W historiach zawodowych raczej ufać sobie niż opiniom z zewnątrz, bo osoby z zewnątrz mogą podpowiadać niekorzystnie, nie to, że chcą, ale po prostu te informacje nie będą jakby w całości czymś korzystnym. Styczeń, luty, marzec, kwiecień. W maju karty pokazują tutaj, aby zadbać o własną wartość, o poczucie własnej wartości, aby nie szukać potwierdzenia swojej jakości w innych, tylko żeby temu samemu się dowiedzieć, doświadczać. Karty pokazują, uważajcie na ludzi toksycznych, którzy mogą chcieć na Was uwisnąć, ale również mogą Was wprowadzać w jakieś takie niejasne sytuacje, bądź wyciągać od Was zobowiązania, które kiedyś zostały przez Was zaciągnięte. Uważajcie też na ludzi, którzy, w ogóle mi się pokazuje sekwencja ludzi, którzy zakładają wobec Was maski. Ludzi, którzy dają takie poczucie wymagania od Was, bo Wy macie się czuć w obowiązku właśnie to robić. Uważać na to, aby w tym czasie nie robić przysług, które nie są zgodne z polityką jakiegoś miejsca bądź prawa, bo możecie później mieć z tego tytułu też kłopoty. Jeżeli chodzi o relacje, to tutaj, żeby plotki nie brały aktywnego udziału, czyli weryfikuj, potem ewentualnie wyciągaj konsekwencje. Również możliwe tutaj relacje, tak zwane karmiczne się mogą pojawiać, coś, co będzie trzeba przepracować. W historiach zdrowotnych układ moczowy mi się pokazuje, stany zapalne, stany podgorączkowe mogą Wam towarzyszyć, warto znaleźć źródło i je wyeliminować. W środowisku zawodowym uważać na nowe umowy, na nowe jakby historie, bo one mogą być niekorzystne. A w operacjach finansowych pilnować się, aby tutaj jakieś negatywy i minusy się, manko, nie pojawiło. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj. No to w czerwcu karty pokazują, że będziecie zauważani w emocjach, bo ktoś, kto Was wcześniej nie widział, nagle zwraca wzrok ku Waszym osobom, bo Wy tak jakbyście jesteście widziani silniejsi, osoby, które są i warto je dostrzegać. Zatem jeżeli byłeś, drogi koziorożcu, nie zauważam, być może kogoś darzyłaś uczuciem, a ktoś tego w ogóle nie widział, to się może właśnie w tym momencie też zmienić. Karty pokazują tutaj, że wiele koziorożców ma szansę poznać kobietę do związku w trakcie przemieszczania się, być może coś związanego z aspektem pracy, logistyka, internet, zatem taka historia się też tutaj zarysowała. Rozładowała się bateria, ale również karty proszą o to, abyście Wy również w aspekcie emocjonalnym nie odchodzili od swoich, nazwijmy to, założeń czy też standardów. W środowisku zawodowym, jeżeli chodzi o historie zawodowe, to druga połowa tego miesiąca będzie korzystną. Macie szansę przepchnąć jakiś projekt, a jeżeli o coś się staracie tutaj, to też może to być przy Was, bo karty pokazują, że Wasza dojrzałość, Wasze umiejętności popychają Was też do przodu. Również jeżeli chcecie z kimś współpracować, to ta współpraca dojdzie do skutku. Jeżeli macie zamiar tutaj realizować się zawodowo w innym miejscu niż w tym, w którym aktualnie jesteście,
to też będzie to możliwe jak najbardziej. A w historiach zdrowotnych nie mam tu informacji, które miałyby mocno się rzutować i mówić, że trzeba na coś konkretnie zwrócić uwagę. W lipcu dla koziorożca dodatkowe doposażenia finansowe, być może dwa źródła dochodu, powroty do spraw zaszły w finansach, może chodzić tutaj o kwestię jakichś odszkodowań. Tutaj, jeżeli ktoś Wam wisiał pieniądze, to również może być czynnik tego, że jeżeli się upomnicie, to te pieniądze będą. Również karty pokazują, ile sobie w tym miesiącu wypracujesz, tyle będziesz miał zysku, będziesz miała zysków. Karty też pokazują, że to będzie miesiąc pracy i aby ta historia nie spowodowała tego, że otoczenie będzie się dopominało o Twoją uwagę. Jeżeli będziesz w tym czasie w relacji, to tutaj ktoś może zarzucić, że Ty widzisz tylko pracę, a nie zauważasz mnie. Może być taki zarzut i może się zgrzyt tutaj stworzyć. Jeżeli jesteś osobą wolną, to karty pokazują tutaj, że przy operacjach finansowych bądź może współpracy możesz kogoś poznać wartościowego do relacji. Mówię o osobach, które idą w kierunku kobiety. Karty też pokazują tutaj, że mogą się pojawiać reaktywacje związków i te reaktywacje tutaj mogą być owocnymi działaniami. W zdrowiu uwaga na ręce, tam gdzie żebyśmy uważali, gdzie palce wciskamy, a tutaj. I karty pokazują tutaj, że warto dowitaminizować organizm. Styczeń, lutym, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec. W sierpniu karty pokazują możliwe przeprowadzki, możliwe podróże na dłużej. Również w sierpniu pokazują się inwestycje w środki trwałe, a zatem coś takiego się też rysuje. Możliwe również wykorzystywanie swojego pakietu umiejętności. Jeżeli chcielibyście tutaj coś sprzedać, kupić, wynająć, to będzie to dla Was też korzystny moment na takoweż działania. Osoby, które właśnie chciałyby współpracować z aspektem zagranicy, wyjechać do pracy za granicę, to jest fajny moment, fajny miesiąc, ale również karty pokazują, wykorzystuj swój potencjał i niech on idzie w świat, albo wtedy możesz osiągnąć również sukcesy. Jeżeli chcesz zmienić pracę, to zabierz swój cały portfel umiejętności i jak najbardziej to da Ci rozwój i wszelkiego rodzaju profity z tego. W relacjach karty pokazują tutaj, że możecie wspólnie chcieć zamieszkać, czyli jeżeli jesteście w relacjach, a gdzieś tam na odległość to było, czyli Ty w swoim domu, druga połówka w drugim domu, to możecie próbować inwestować coś we wspólną historię mieszkaniową, wynajmować, kupować, jakkolwiek. Karty też pokazują, że te osoby, które są poza historiami związkowymi, czyli w jakiś tam sposób nie jesteście, to mogą przytrafiać się przygody emocjonalne. W zdrowiu tutaj uważać na choroby wieku dziecięcego, czyli jeżeli gdzieś tam nie miałeś kontaktu z chorobami wieku dziecięcego, to oby w wieku dorosłym Ciebie to tutaj nie dotknęło. Czasem, rzadko, ale rzadko bywa tak, że ktoś chorował na ospę i nagle jako dorosła osoba również ją przechodzi. Zatem taka informacja się tu zarysowała. We wrześniu dla koziorożca. We wrześniu uwalnianie się od kłopotów finansowych, ale również wysyp dobrobytu finansowego, zatem to, co sobie wypracujesz, ten pakiet zebrany, może jak najbardziej być tutaj korzystną historią. A koziorożce, które starały się o powiększanie rodziny, to jeżeli będą w to angażowały, być może i pieniądze, ale i energię, to będzie się to też działo tutaj. Karty pokazują, że to będzie taka swoista walka, jeżeli chodzi o tą sytuację. Mogą być też takie niejasne, nazwijmy to, informacje. I gdy będzie jakby pierwszy sygnał informacyjny, to od razu się nie poddawać, tylko wyczekiwać na efekt finalny, który będzie tym najbardziej wiarygodnym. Jeżeli chodzi o relacje, to tutaj karty pokazują, żeby osoby starsze nie wtrącały się między Was, bo mogą powodować napięcia, ale jeżeli szukasz partnerki do życia, to karty pokazują tutaj, że masz szansę poznać kogoś takiego, ale to nie będzie łatwa osobowość. I w zależności, czy jesteś gotowy, gotowa na funkcjonowanie wśród takiej osoby, to albo podejmiesz to wyzwanie, albo też stwierdzisz, że niekoniecznie ta historia jest mi na ten moment potrzebna.
No tutaj. Idąc dalej, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. W październiku dla koziorożca uważajcie na otoczenie, bo otoczenie niby przyjazne, ale półprawdami Was częstuje. Warto zrobić krok do tyłu i poobserwować. Ta sekwencja kart mówi mi coś takiego, że pięknym doświadczeniem jest, gdy widzę, jak ktoś kłamie i patrzysz, do czego jest zdolny, ale Ty się uśmiechasz, bo wiesz, że ta osoba no nie jest wobec Ciebie szczera i ta obserwacja tutaj się zarysowała. W emocjach ostrożnie, bo tutaj może się pojawić jakaś osoba, która może chcieć wykorzystać Wasze dobre serca. Czy to w relacjach przyjacielskich też może się okazać, że na kimś się możecie zawieść, czyli z zaufaniem tutaj tak ostrożnie dawkować. Kredyty zaufania na początku również z ostrożnością. W emocjach może być próba manipulacji, próba wyciągnięcia od Was też informacji. W środowisku zawodowym również uważajcie o kim, co mówicie, bo może się okazać, że ktoś od Was wyciąga specjalnie informacje, żeby je podać dalej, ale również jeżeli macie jakiś pomysł na jakąś współpracę, to też dopóki nie macie tej współpracy klepniętej, to też o niej nie mówcie, bo ktoś może chcieć Wam ją ukraść. Jeżeli chcielibyście się tutaj godzić, jednać z osobą, z którą się pokłóciliście, nie jest to dobry czas, bo ta osoba jeszcze wszystkiego nie zrozumiała. Nie jest tutaj coś przepracowane i możecie poczuć się oszukani. W historiach zdrowotnych tutaj uważać na płuca, układ oddechowy. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad. W listopadzie pewne działania zawodowe mogą się realizować z opóźnieniem, ale to opóźnienie być może ma się realizować, bo finał jest bardzo korzystny, poprawa prestiżu. Również osoby, które miały kłopoty zdrowotne, z czegoś długo wychodziły, jest finał tutaj jako coś, co daje bardzo dobre wyniki. Karty też pokazują tutaj, że w środowiskach zawodowych warto opierać się na swoich tutaj rękach, na swoich działaniach, bo na otoczenie i pomoc może nie do końca będziesz mogła liczyć, bo karty pokazują, że ktoś się ociąga, ktoś nie realizuje czegoś w czasie. Również Ty nie odkładaj pewnych spraw na potem, bo później Ci się to tyle narodzi, że będziesz w tak zwanym lesie. Również karty pokazują tutaj, że w środowiskach zawodowych masz szansę dostać się do miejsca, o które wcześniej walczyłeś. Jeśli teraz będziesz konsekwentny, to jak najbardziej masz szansę to uzyskać. Jeżeli starałeś się zdać jakiś egzamin, który daje prestiż Ci w Twoim zawodzie, to jeżeli nie odłożysz tego egzaminu później, jeżeli przyłożysz się, to masz szansę go zdać, zaliczyć z dobrym wynikiem. W relacjach ochłodzenia mi się tutaj pokazuje, może tutaj się wtargnąć monotonia, zatem pracujcie nad spontanicznością, ale również osoby, które były bardzo długo samotne, te, które szukały partnera do związku, mogą się tutaj właśnie przy Was pojawiać. Wcale bym się nie zdziwiła, gdyby ta relacja tworzyła się w miejscach, w których spotykają się ludzie, którzy nie do końca, tak jakby no apteka, to ludzie, którzy w jakiś to sposób czują się słabo. Może to być w sanatorium, może to być historia, nie wiem, szpitala, ośrodka zdrowia, ośrodka rehabilitacyjnego. W każdym razie tam, gdzie poprawia się jakość zdrowia. No zatem coś takiego się tu pokazuje. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad. W grudniu nowa karta życia, nowe możliwości, nowa szansa, wykorzystajcie ją. Również, jeżeli chcecie się przebranżawiać, zmieniać coś w swoim życiu, to róbcie to skrupulatnie, czyli jeśli jest taka szansa, to jeśli wkoło niej pochodzicie, to się też zrealizuje. Karty też pokazują tutaj, że będziecie mieli szansę odcinać się od energii, która na przykład widziało się Panie, że ta Pani jest świetna do romansu, ale do życia już niekoniecznie. Odcinacie taką energię, ale również karty pokazują tutaj, że w relacjach możecie zamykać te historie, które były ulotne i ktoś, kto był zupełnie takim, nazwijmy to, dziecinnym działaczem w tej relacji, zachowywał się jak dziecko, nie szło na tej osobie polegać, to też się podcinacie od takich właśnie historii. Owocne współprace, fajne kursy, szkolenia warto tutaj realizować. W historiach zdrowotnych mogą być tutaj jakieś małe zabiegi przy Was, być może badanie krwi bądź jakiś zabieg tutaj, ale zabieg dotyczący albo spraw kobiecych, albo coś przy układzie moczowym.
Tutaj ogólna energia dwójka kielichów. Dwójka kielichów, myśl pozytywnie, a dziel się miłością, a wtedy to wszystko do ciebie też wróci. Zobaczmy, co tutaj układ 12 domów dla koziorożców zarysuje. Układ 12 domów dla koziorożców. 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 Koziorożec 12 domów. I teraz tak, trójka monet, rok i czas pracy, pracy nad sobą, nad własnym rozwojem, ale też i macie możliwość poprawiania jakości pracy. W historiach zawodowych uważajcie na ludzi zazdrosnych również, inwestycje w środki trwałe, w nieruchomości, sprzedaż, kupno, wynajem. Tutaj ktoś może chcieć wam podcinać skrzydła w środowisku zawodowym, pracować nad tym. W relacjach możliwe jakieś takie, nazwijmy to, napięta atmosfera, napięta sytuacja. Co dalej? Nie poddawajcie się plotkom. No i karta pokazana w domu, czyli tak, inwestycja w dom, inwestycja w nieruchomość, która będzie i skradnie wasze serce, ale również, jeżeli będziecie aktywnie inwestować w dojrzałe emocje, macie szansę poznać kogoś, kto da wam szczęście tutaj. No i też karty pokazują, że może być taka relacja, która was doświadczy, ktoś będzie próbował was manipulować, ale ta relacja was nauczy co? To, aby odkrywać tego właściwego, czy też tą właściwą osobę. Wielu koziorożców będzie miało szansę wykazać się na samodzielnym stanowisku, bądź zacząć coś realizować po swojemu. Ważne, żeby nie poddawać się energii jakichś osób z otoczenia, które mogą chcieć was ograniczać, bądź wmawiać wam, że czegoś nie możecie. Ogólnie zaraz szóstka mieczy to są oddalanie się od tego, co jest dla ciebie niekorzystne. Jeżeli mieszkasz za granicą, możesz mieć ochotę powracać do korzeni, bo taka jest historia. Ale również szóstka mieczy mówi o tym, że na wiele spraw należy spojrzeć z dystansem. No i teraz popatrzymy, jakie jest przesłanie z kart opiekuńczych dla koziorożców. Koziorożec, koziorożec. I teraz tak. Szanuj samego siebie, szanuj samą siebie. Sam, sama najlepiej osądzisz, co jest właściwe. I jakże spójne z tym, co karty pokazują, że ktoś może chcieć was ograniczać. Nie pozwalajcie na to, aby inni ludzie mieli negatywny wpływ na wasze decyzje. Kochani, dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie za dzisiaj, za zaufanie. Mam nadzieję, że ten czas był dla was owocny. Bardzo proszę, patrzcie na horoskop całościowo, warto przesłuchać kilkukrotnie, wypisać te najważniejsze informacje i tak realizować działaniami, aby te zwłaszcza ostrzeżenia, przestrogi się nie realizowały, ale dzięki właśnie tym przestrogom mogliście przekuwać negatyw w pozytyw. Dziękuję wam raz jeszcze, wszystkiego, wszystkiego co najlepsze, szczęśliwości, cudowności, dużo miłości, zdrowia, no i sukcesów na każdej płaszczyźnie życia. Ściskam, całuję, pa, pa.